Witam wszystkich, tu Ponio 7, a to jest You have to win the game. Co to jest You have to win the game? To jest gra, którą czuję podprogowy przekaz, iż muszę przejść. Muszę ją wygrać, tak. I tak, będziemy grać na tym oto starym telewizorze CRT, ponieważ czemu by nie? Okej, okay, musimy zacząć grę, to nie wiem, pójdziemy tak jak nam każą, idziemy w prawo, okej, okay, to dotykamy, się save'uje, tutaj dotykamy i giniemy, okej, okay, dobra, proste. Tutaj się rozpałnujemy przy dzwonku. Snake, it's a snake. Mówi, że to jest wąż, okej, okay, wierzę ci. Nie da się w tej grze na nic skakać, cokolwiek dotkniesz, to cię zabija, więc... Okej, okay, zbieramy sobie kasę. Jak widzicie, zbieranie kasy oraz odkrywanie pomieszczeń zwiększa nam wskaźnik procentu przejścia gry. Naszym głównym celem będzie zdobycie 100%, czyli zebranie wszystkiego. A jak się tam teraz dostać z powrotem? Niełatwiej tak. Okej, dobra. Tyle, jeżeli chodzi o początek. Jubi! I to jest nasz jakby hub. Nie, hub to głupia nazwa. Jakby miejsce centralne, skąd zaczynamy naszą przygodę. Okej, okay, będziemy sobie chodzić, zbierać różne rzeczy, ale tamtej kasy na górze nie zbierzemy. Potem jest jeszcze, będzie na to czas. Czekajcie chwilę. Okej, muszę sobie tutaj poustawiać trochę. Okej, sorry za to. Sorry za to. No to dobre, jedziemy dalej. Danger, mówić, że to jest niebezpieczne. Nie wierzę ci. Okej, dobra, teraz wierzę. Don't get snippy with me. Co to znaczy snippy? Nie wiem. Ale lepiej tych krabów nie dotykać, nie są miłe. Weź ze sobą młot! A po co ci młot? Ponieważ oto jest pierwszy boss w grze. Dire Crab. Co to jest Dire? Czyli jakiś... krabołak? Chyba tak by się to przetłumaczyło. Okej. No i udało się. I to był nasz pierwszy boss i to jest nasz pierwszy przedmiot w grze. Crimson Aura. Aktywuje wszystkie różowe bloki. Wcześniej one były takie przezroczyste, nie dało się na nie skakać, teraz można na nie skakać. To jest jeden z czterech przedmiotów w grze. Jeżeli chcemy przejść grę, znaczy, jeżeli chcemy wygrać grę, to musimy zebrać je wszystkie. Okej, okay, dobra, to idziemy teraz w tamtą stronę. Tamte rzeczy pozbieram trochę później. Fungal Forest, fungal to jakieś, nie wiem... nie wiem. Takie jakby, oj, no i właśnie wiecie jakie. Pit of Spikes, dziura pełna kolców. Hops and skips. Każde, jak widzicie, każdy ekran ma jakąś nazwę, co pomaga się nawigować w tym świecie. Okej, zbiorę to, ponieważ mogę. Jakie jest magiczne słowo? Nie znam magicznego słowa. Czy wy znacie magiczne słowo? Nie wiem. Może je odkryjemy. Więc banality. Okej, okay, dobra, idziemy w tą stronę do jakiejś kwary. Kwary to... W sumie sam nie wiem. Wypadło mi. O, jest kasa. A tam nie idziemy. Tam nie ma co. O, to też jest kasa, fajnie. No i teraz nie ma żadnej innej drogi, tylko musimy pójść na dół. Wracając w prawo, to tędy nie przejdziemy. No to idziemy tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze nie zabłądziłem. Chyba nie. Musimy uważać na to. Na kolce też musimy uważać. Aż strasznie bolu. Wszystko w tej grze boli. I hop! Jej! Obvious movie quote, czyli oczywisty cytat z filmów. I hate those motherfucking snakes on this motherfucking plane. Don't be hasty. Okej, okay, dlaczego mamy się nie śpieszyć na tym ekranie? Ponieważ gdybyśmy zebrali, przyszli tutaj już po zebraniu niebieskiego artefaktu, to te drzwi by się zamknęły i do widzenia. Tyle jeżeli chodzi o 100% gry. Wow, wow. Haha.
Będę musiał wyłączyć wygaszacz ekranu następny raz. Okej, tamtędy nie przejdziemy, więc zejdziemy na dół. Tutaj. Wonderwind. Ciekawe, gdzie tam ten teleport prowadzi. Nie wiem, ponieważ nie mogę się tam dostać. Okej, tutaj blokowaliśmy tutaj, więc możemy przejść tędy. Foot of the Throne. Nie wiem, co to znaczy. A to jest nasz drugi boss, jakiś król zjawa. Na razie nie będziemy się z nim bawić, znaczy za chwilę będziemy się z nim bawić, ale najpierw przejdziemy tędy. Wow, 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 wow. I okej, dobra. Mamy już 23%, całkiem szybko idzie. Zapiszmy grę. I trzeba się zmierzyć z królem zjawą. I hop, hop. I teraz uwaga, bo będzie trudniej. Wow, 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 jest! Udało się za pierwszym razem. Cerulean Aura. Właśnie aktywowaliśmy wszystkie niebieskie bloki. I jesteśmy z powrotem tutaj. Okej, a teraz trochę gorsza sprawa, ponieważ musimy wyjść z tej jaskini. Nie wiem, jakby to nazwać. Tam do tamtego nie doskoczymy na razie. Potrzebujemy do tego dodatkowego przedmiotu, więc nawet się nie trzeba bawić. Tam. Próbować tam wchodzić. Okej, dobra. Jak widzicie, drzwi się zamknęły dobrze, że zebraliśmy tam to wcześniej. Tu, o, Monis. Monis zawsze dobrze. Zawsze dobre. Więc idziemy dalej i... To jest jeden z trudniejszych pokojów w całej grze. Cóż, pierwszy chciałbym zebrać tamtą kasę, ale... Ale to może być trudne. Wow. Tak. Trzeba w odpowiednim momencie. Nie będzie aż takie łatwe. I... wiecie co? Chyba daruję sobie to na razie. Zbiorę to kiedy indziej. A na razie chciałbym się dostać na dół. Na dół powiedziałem. Okej. Teraz... Fuh. I to nie tak miało być. Ta gra lubi cię zabijać. Na wiele brutalnych sposobów. Okej. Mówi, że nie powinniśmy iść w lewo, a dlaczego byś... Spoko. Ta gra lubi się zapętlać. Okej, znowu wygaszacz ekranu mi wyleciał. I co teraz musimy zrobić? Musimy przeskoczyć tam. To jest strasznie trudne, ponieważ zależy to wyłącznie od szczęścia, iż trafi nam się odpowiednie zegranie tych dwóch platform i nietoperza. Jeżeli tego nie uda nam się zgrać, to cóż, tak to było. Okej, dobra, to pójdźmy na dół. Na dół nic nie daje. Jesteśmy z powrotem tutaj i tak. Szybko skakuj tam. Nie, to się w ten sposób nie uda. Trzeba wyczekiwać odpowiedniego momentu. W sumie sam nie wiem jakiego. Może teraz? Ajajaj. Powinno się wtedy udać. Akbym nie skusił o tego nietoperza. Może wtedy by się udało? Nie wiem. Może teraz, może teraz, może teraz. Ajajajajaj. W ten sposób można się bawić przez wiele, wiele minut. A tym właśnie ta gra polega. Jeżeli chcesz wygrać grę, musisz być cierpliwy. Yes! Udało się. Tower of Sorrows. Czy jakaś... wieża płaczu? Jak widzicie, ona się zapętla. Wow! I gdzie ja chciałem się dostać? Chyba na... chyba chciałem się dostać na różową tutaj, tak? Tak, tutaj się chciałem dostać. Do tego portalu. Pamięć o śnie. Śnie, sen o pamięci. O tak. Like Eevee Twisting. Nie wiem, co to znaczy. Dużo nie wiem rzeczy, jak to znaczy.
po angielsku. Pit stop. Przejdźmy się na prawo. O, patrzcie, byliśmy już tutaj. Raczej byliśmy, ale na górze. Teraz jesteśmy na dole. A teraz z powrotem jesteśmy tutaj. O, jesteśmy w tym portalu. Ciekawe, gdzie on prowadzi. Ja wiem, gdzie on prowadzi. A wy dowiecie się w następnym odcinku You Have to Win the Game. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.